Siema tu wahacz. Nissan Juke po liftingu znowu może być żółty. We wszystkich materiałach o tym samochodzie pojawia się ta informacja, więc u mnie też już się ona pojawiła i teraz mogę przejść do omówienia moim zdaniem bardziej istotnych zmian, które wprowadził lifting w tym modelu i też powiedzenia, jakie ogólne wrażenie robi Juke w 2024 roku. Konkretnie w najdroższej, przewidzianej do tego modelu konfiguracji, to znaczy z układem hybrydowym e-Power, a także w nowej wersji N-Sport, która poza bogatym wyposażeniem skupia się na dodatkach stylistycznych, bo pojawiają się czarne felgi o rozmiarze 19 cali, również czarne listwy i dwukolorowy nadwozie z dachem znowu w czarnym kolorze. Z żółtym lakierem za 3000 zł dodatki te komponują się bardzo dobrze i widać, że Nissan w sporej mierze właśnie pod tą żółć, która nazwana została ikoniczną w cenniku, projektował nową odmianę Juke'a. Przy czym warto dodać, że N-Sport, pomimo bycia najdroższym, nie jest zarazem najbogatszy, jeśli chodzi o wyposażenie typowo użytkowe, bo w tym obszarze lepsza jest Tekna, która wygląda co prawda bardziej zwyczajnie, ale na jej pokładzie w standardzie jest kilka rzeczy, które w N-Sport wymagają dopłaty. Bez względu na wybór wersji wyposażeniowej, w testowanym modelu nie ma co liczyć na jakiekolwiek ingerencje w bryłę nadwozia wprowadzone przez lifting. Z jednej strony jest to ok, bo debiutujący w 2019 roku Juke nie zestarzał się jakoś przesadnie, i wciąż jest moim zdaniem bardzo ładnym crossoverem i ciekawą propozycją, jeśli ktoś szuka bardziej bajeranckiego auta tego typu, ale z drugiej strony, jakby projektanci przysiedli, to pewnie jakieś poprawiające odbiór drobiazgi udałoby się im jednak zmienić. Mogliby chociaż podziałać coś w przypadku oświetlenia samochodu, bo z przodu otrzymujemy co prawda w dalszym ciągu rozdzielone światła, które wyglądają dobrze i wyraziście, ale w ich sąsiedztwie mamy żarówkowe kierunkowskazy, które w otoczeniu takich LEDów nie pasują. W kierunkowskazach w bocznych lusterkach są za to diody. Z tyłu znowu nic się nie zmieniło, LEDowe światła pozycyjne mają przyjemny dla oka nowoczesny projekt, a w tych samych lampach umieszczono żarówki w kierunkowskazach i przy bardziej wymyślnym ogólnym oświetleniu przy okazji liftingu oczekiwałbym poprawy w tym obszarze, też tablica rejestracyjna mogłaby się doczekać podświetlenia LEDowego. Nissan nie ingerował też w sposób oświetlenia drogi przez światła Juke'a, co oznacza, że model ten oferuje soczewkowe LEDy gwarantujące dobrą poziomą precyzję odcinania strefy jasnej od ciemnej. Przekłada się to na sporą moc świecenia i jak na statyczne LEDy trudno jest tym światłom coś zarzucić. Wciąż jednak warto pamiętać, że na żadną adaptacyjność nie ma co tutaj liczyć. We wnętrzu lifting Nissana Juke przyniósł większe zmiany, bo przeprojektowana została konsola centralna, gdzie zniknęły efektowne, okrągłe nawiewy, ale zrobiono za to miejsce dla większego ekranu LCD i ten obszar wciąż moim zdaniem wygląda ok, podobnie jak cała kabina, bo ma ona swój styl pasujący do nadwozia. Na taki odbiór wpływa też chociażby pierścień pozostawiony bez zmian wokół dźwigni zmiany biegów. Jest to fajne nawiązanie do pierwszej generacji Juke'a. W wersji N-Sport pojawiają się również żółte materiałowe wstawki, które wypadają moim zdaniem wizualnie super i też trochę rozjaśniają, chociaż to ogólnie zbyt ciemne wnętrze. Materiał spotkać można też na daszku nad zegarami, czy w innych miejscach na podszybiu, a w najdalszych jego partiach mamy miękkie tworzywa, bardzo dobrze wyglądające, dlatego szkoda, że na drzwiach mamy od najwyższych partii twardą skorupę, która wygląda bardziej plastikowo i gorzej niż całe otoczenie. Też trochę za dużo fortepianowej czerni w takich miejscach użytkowych. Jest moim zdaniem tutaj, podłokietniki są miękkie i wykończone skórą. O tej fortepianowej czerni mówiłem ze względu też na jej obecność liczną na tunelu środkowym oraz w tym obszarze, ale jest to właściwie jedyny zarzut, jaki mam do wykonania tej kabiny, ponieważ poza tym mamy solidny montaż i odpowiednią jakość. Po liftingu w kabinie Juke'a mamy kolorystykę podświetlenia z grubsza taką jak wcześniej, to znaczy dekoracyjne elementy są białe, a instrumenty pokładowe pomarańczowe, powiedziałem z grubsza, ponieważ panel klimatyzacji przed odświeżeniem był również pomarańczowy, a teraz jest on biały, tam gdzie pomarańczowy kolor pozostał. Jest on moim zdaniem ok pod kątem czytelności i też dobrze komponuje się on z bielą, którą można spotkać tu i ówdzie, jeśli chodzi o kompletność podświetlenia. To tylko na drzwiach są braki, sterowniki tylnych szyb się go nie doczekały. Co nie jest żadną tragedią, bardziej dokuczająca po zmroku może być skala podświetlenia zegarów, ponieważ mamy tam bardzo wiele stopni, ale większość tego obszaru bardziej już ciemnego jest moim zdaniem za ciemna. Gołym okiem to jeszcze bardziej widać, że no po prostu nie widzę scenariuszy za bardzo, że ktoś chciałby w ten sposób jeździć, a gdy się jedzie w półmroku, to mamy albo taki umiarkowanie jasny ten zestaw wskaźników, albo robi się on od razu super jasny i zdecydowanie brakuje dodatkowych stopni podświetlenia z prawej strony skali.
Wyświetlacz środkowy w odświeżonym dżuku ma teraz zawsze przekątną 12,3 cala, co jest ogromną poprawą względem 8 cali, które dostępne były przed liftingiem. Dostajemy tutaj najnowsze Nissanowe oprogramowanie, co oznacza chociażby ekrany domowe z personalizowalnymi pod kątem kolejności widgetami. Jest menu skrótów z lewej strony do najważniejszych modułów, które ładują się szybko i mają też przejrzysty interfejs, który może wygląda dosyć archaicznie, ale nie sprawia problemów podczas użytkowania, a gdyby komuś się on nie podobał, to jest możliwość bezprzewodowego połączenia Android Auto i Apple CarPlay, więc całościowo jest to przyjemny w użytkowaniu system, ale największy plus dla Nissana idzie za wyraźne powiększenie ekranu. Pod ekranem producent zachował fizyczny panel klimatyzacji, co wypada na plus, ponieważ jest on bardzo wygodny w obsłudze, ale przez przeprojektowaną konsolę centralną jest on teraz bardziej schowany pod nawiewami i nie jestem tego fanem, można by go trochę bardziej wysunąć, gdy już się w tym obszarze designersko majstrowało. Wraz z liftingiem w testowanym modelu pojawiły się w pełni elektroniczne zegary, poza bazową wersją Accenta one występują, ale ogólna filozofia obsługi pozostała po staremu, tak jak gdyby z lewej i z prawej strony były fizyczne tarcze, jedynie z lewej strony można sobie tutaj trochę zmodyfikować, co będzie się wyświetlało, ale i tak cały ciężar tych modyfikacji najistotniejszych, jeśli chodzi o zakres informacyjny, spada na przestrzeń po środku, gdzie można sobie wszystkie najważniejsze rzeczy związane z działaniem samochodu wyświetlić, a także dostroić ustawienia związane z jego działaniem i tego jestem przeciwnikiem, ponieważ kiedyś jeszcze, gdy ten ekran na środku był mniejszy, no to można było to zrozumieć, ale teraz, gdy zawsze w standardzie dostaje się duży wyświetlacz centralny dotykowy, to upchnięcie wszystkich tych rzeczy na małej przestrzeni, przez co te różne komunikaty muszą się ucinać, jest po prostu mało wygodne i chociaż tutaj też te kategorie są rozsądnie ustalone, to jednak przenosząc to na dotykowy wyświetlacz byłoby znacznie lepiej. Niestety w ustawieniach na zestawie wskaźników zakopane jest też wyłączanie asystenta prędkości ISA, co wymaga sporej ilości kroków. Do sterowania komputerem oddelegowany został pełen krzyżak, więc to wypada ok. Z lewej strony mamy też sterowanie multimediami, a z prawej aktywny tempomatem i telefonem. Przycisków jest tutaj sporo, ale są one bardzo logicznie pogrupowane. Rozmieszczenie jest takie same jak przed odświeżeniem. Na kierownicy brakuje mi tylko dedykowanego przycisku do wyciszania muzyki. Na szczęście można to zrobić tutaj, ponieważ pod ekranem pozostały podstawowe kontrolki do sterowania audio. Zmieniły się za to porty ładujące. Z przodu doszedł jeden USB w standardzie C. Po staremu mamy USB-A 12V oraz od wersji N-Connecta drugiej od dołu indukcyjną matę. Z tyłu do USB-A znowu dołączyło USB-C i to mi się podoba, ponieważ mamy nie tylko większą ilość portów, ale jest ich odpowiednia różnorodność. W innych miejscach Nissan też nie szedł w przesadną nowoczesność i to zaliczam na plus, ponieważ pomimo obecności większych ekranów w kabinie, całość obsługi wciąż sprawia wrażenie takiej bardziej tradycyjnej i dzięki temu przystępnej. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego jest taki jak wcześniej, czyli cienki i lekki, także dobrze wykonany. Rzut okiem na cennik nowego dżuka zdradza, że względem końcówki produkcji wariantu przed odświeżeniem podrożał on średnio o około 5000 zł, ale z drugiej strony producent w momencie nagrywania tego testu oferuje większe rabaty oscylujące wokół 10000 zł i uwzględniając je, kupując ten model można liczyć na zbliżony wydatek jak wcześniej. Oferta na dżuka poza nową odmianą N Sport składa się z obecnych już wcześniej pozycji. Bazowa Accenta jest propozycją zawierającą akceptowalne wyposażenie, aby takie auto użytkować, ale jednak jak dla mnie zbyt skromne, aby później nie żałować na przykład braku dopłaty 8000 zł do N-Connecty. Za te pieniądze dochodzi w niej m.in. nawigacja, czujniki parkowania, dostęp bezkluczykowy, dodatkowe dwa głośniki, czujnik deszczu, automatyczna klimatyzacja i rzeczy, które już pokazywałem, jak zegary czy ładowarka bezprzewodowa. Moim zdaniem warto za to wszystko dopłacić, a późniejsze, droższe wersje dżuka są swojego rodzaju ekstrawagancją, bo oczywiście dodają one poprawiające wrażenie elementy, czy to bardziej stylistyczne jak N-Design czy N-Sport, albo system półautonomicznej jazdy z kamerami 360 stopni jak Tecna, ale są to pozycje, bez których da się zdecydowanie żyć. Ewentualnie do N-Connecty można dokupić jeden z opcjonalnych pakietów wyposażenia, jak na japońskiego producenta przystało, jest ich niewiele i trzeba z grubsza opierać się jednak o predefiniowane półki wyposażeniowe. Wracając na chwilę do kamer, to wraz z liftingiem wyraźnie poprawiła się ich jakość, mają też dzięki ekranowi dla siebie więcej miejsca, więc to wypada zdecydowanie lepiej niż wcześniej, chociaż wciąż ta jakość jakaś wybitna nie jest.
Kończąc temat wyposażenia, warto jeszcze wspomnieć o nagłośnieniu Bose Personal występującym w N-Design i N-Sport w standardzie. Wyróżnia się ono obecnością głośników wbudowanych w zagłówki przednich foteli. Tworzą one ciekawy efekt i otoczenie dźwiękiem jest obecne bez dwóch zdań, ale przyznam, że odbiór nie jest jakiś diametralnie inny względem po prostu auta z kilkoma głośnikami z tyłu. Bajer jest jednak fajny, a ogólne wrażenie akustyczne zdecydowanie pozytywne. Decydując się na Juka skonfigurowanego tak jak egzemplarz testowy, można mieć go też za 1945 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym u partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Taką ratę uzyskać można przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%. Dodatkowo wpisując na stronie w uwagach do zamówienia kod Wahacz Free, można mieć darmowe podstawienie pod wskazany adres wybranego auta. Link do oferty wraz z kodem znajduje się w opisie filmu. Cenę samochodu różnicować można także za sprawą układów napędowych i w tym obszarze lifting nie przyniósł żadnych zmian. Wybierać można albo trzycylindrową benzynę 1.0 DIGT 114 koni mechanicznych zestawioną z manualem albo automatem DCT lub hybrydę e-Power, gdzie za napędzanie całego układu odpowiada wolno ssący silnik benzynowy 1.6 i skutkuje to mocą układu 143 konie mechaniczne. E-Power jest zdecydowanie najdroższą propozycją, bo względem nawet DIGT połączonego z automatem wymaga dopłaty aż 15 tysięcy złotych. Czas zatem powiedzieć, czy warto się tym układem napędowym zainteresować. Hybryda w Juku jest bliźniaczą konstrukcją do rozwiązania e-Tech znanego z Renault i ma ona różne tryby działania, gdzie benzyna może na przykład ładować akumulatory albo bezpośrednio napędzać koła. Generalnie różnych kombinacji stopni pracy silnika spalinowego i elektrycznego jest kilkanaście, a całością zarządza skrzynia Smart Multi Model. Cechą charakterystyczną e-Power jest takie zarządzanie energią, aby ruszanie odbywało się bez udziału silnika spalinowego i faktycznie, na przykład startując spod świateł, nawet w niezłym tempie, Juke robił to wyłącznie w trybie elektrycznym aż do około 45 km na godzinę, co nie zdarza się często w zwykłych hybrydach i dopiero ostre wciskanie gazu budziło do życia spalinowca przed osiągnięciem tej prędkości. Ten aspekt Nissanowej hybrydy mi się podoba, bo dzięki niemu ruszając nie jest zużywane paliwo, a też robienie tego w trybie elektrycznym gwarantuje płynność i powtarzalność zachowań cechującą właśnie auta na prąd i generalnie po prostu bardzo dobrą dynamikę w warunkach miejskich. Niestety e-Power ma też swoją ciemną stronę, która najbardziej odczuwalna jest właśnie w terenie zabudowanym i mam tutaj na myśli podładowywanie akumulatora przez benzynę. Silnik 1.6 nie jest przesadnie skutecznie wyciszony, a co jakiś czas odpala się on na kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt sekund i pracuje na jednostajnych, wysokich obrotach i efekt akustyczny jest wtedy kiepski. Zwłaszcza, że trzymanie wysokich obrotów nie jest powiązane z przyspieszeniem i dzieje się też tak podczas jazdy z jednostajną prędkością. Da się to trochę opanować, w odpowiednich momentach odpuszczając gaz, ale nieraz komputer po chwili i tak odpala benzynę choćby nie wiem co i etapy bezgłośnej jazdy mieszają się z hałasem benzyny na wysokich obrotach. Czasami efekt jest podobny do tego, jakby w zwykłym samochodzie zapomniało się zmienić bieg. Może to dokuczać podczas dłuższej jazdy miejskiej i zdecydowanie preferowałbym bardziej liniowo pracujący układ, to znaczy taki, gdzie pułapów trzymanych obrotów byłoby więcej. Teraz oczywiście też komputer czasami ustala mniejsze albo większe podczas ostrego przyspieszania, ale średnio wciąż działa to za bardzo, powiedzmy, zero-jedynkowo. Jadąc z większymi prędkościami, omawiana cecha e-Power jest mniej odczuwalna, bo po pierwsze większy jest ogólny hałas, a po drugie benzyna pracuje praktycznie cały czas i rzadziej musi wchodzić na wysokie obroty. Przyspieszać wyłącznie w trybie elektrycznym można w Juku do około 70 km na godzinę, później w trybie EV możliwe jest głównie utrzymywanie prędkości albo jej lekkie wytracanie. Przy prędkościach pozamiejskich elektryczny, natychmiastowy efekt podczas przyspieszania jest mało odczuwalny, ale wciąż hybryda oferuje bardzo dobrą płynność i brak szarpnięć. Gorzej jest jednak, jeśli popatrzy się na czystą dynamikę, bo auto przyspiesza płynnie, ale nie jakoś bardzo żwawo. To znaczy wystarczająco, aby normalnie i bezpiecznie jeździć, ale odczuwalnie hybrydowemu Jukowi dałbym mniejszą ilość koni mechanicznych niż sugeruje katalog. W trybie sportowym auto jest ostrzejsze i tak przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę.
Jeśli chodzi o spalanie, to w Warszawie e-Power średnio zużywał mi około 5-5,5 litra na 100 km. Przy wyższych prędkościach częściej wkraczająca do akcji benzyna powodowała, że na zwykłych drogach pozamiejskich komputer pokładowy pokazywał lekko ponad 5 litrów, na ekspresówkach 6,5-7 litrów, a przy prędkościach autostradowych wyniki oscylowały wokół 8 litrów, zatem jak na hybrydę nie są to wartości budzące zachwyt. Generalnie układ hybrydowy w Juku nie zmienił się względem wersji przedliftingowej i przez to wciąż uważam, że wybór zwykłej litrowej benzyny z automatem może być w tym modelu rozsądniejszy, bo dużo pieniędzy zostaje w kieszeni, a uzyskuje się podobne spalanie i dynamikę, przy okazji też bardziej neutralne akustycznie zachowanie układu napędowego. Pod kątem sposobu jazdy Juke oferuje dosyć sztywne zawieszenie, które moim zdaniem nie jest jednak przesadzone i traktowałem je jako cechę tego modelu, ale wciąż warto brać to pod uwagę myśląc o tym aucie, ewentualnie polować na egzemplarz z trochę mniejszymi felgami, bo dziewiętnastki wymuszają cienkie opony. Dzięki temu jednak testowany Nissan zachowuje się pewnie i przewidywalnie w zakrętach i też przyjemnie się prowadzi, bo oferuje spory opór kierownicy i brak przesadnego opóźnienia w reakcjach. Do wszystkich tych cech należy dodać oczywiście słowa jak na takiego crossovera, bo całościowo auto jest wciąż neutralne, ale jeździło mi się nim przyjemnie. Ewentualnie podczas parkowania musiałem się bardziej pilnować, bo widoczność, zwłaszcza do tyłu, jest w tym modelu kiepska przez niewielką szybę, ale dramatu nie ma, bo w końcu mówimy o aucie mającym 421 cm długości i 180 cm szerokości, chociaż przez napompowane nadwozie optycznie Juke sprawia wrażenie większego. Zajrzmy jeszcze do tyłu Juke'a, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie, to na nogi mam taki, niewielki, ale gwarantujący brak kontaktu zapas miejsca. Nad głową, gdy się konkretnie wyprostuję, to moje włosy co najwyżej lekko stykają się z podsufitką, ale nie ma żadnego nieprzyjemnego, intensywnego kontaktu. Tunel środkowy jest w umiarkowanym stopniu wystający. Tylna kanapa nie została wyposażona w rozkładany podłokietnik. Bagażnik hybrydowego wariantu Juke'a ma 354 litry pojemności, o 68 mniej niż w wersji tylko spalinowej. Otwór ma umiarkowaną wysokość progu i też rozmiary. Dostajemy w jego przypadku regularne kształty. Po bokach znajduje się w kufrze po haczyku, a pod podłogą w testowanym egzemplarzu obecne jest dojazdowe koło zapasowe. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1237 litrów. Podłoga po złożeniu drugiego rzędu siedzeń jest może nie idealnie, ale z grubsza płaska. Podsumowując, odświeżony Juke moim zdaniem przeszedł rozsądny lifting, bo jakiejś rewolucji stylistycznej ten model nie wymagał, chociaż też brak jakichkolwiek ingerencji w bryłę nadwozia postrzegam za lekki minus. Za to pod kątem technologicznym został on poprawiony i dzięki temu lepiej pasuje do współczesnych standardów. W przypadku myślenia o hybrydzie e-Power zdecydowanie odbyłbym nią jednak dłuższą jazdę testową, aby samemu ocenić, czy jej styl pracy będzie ok, czy nie, bo osobiście preferowałbym bardziej standardowo zachowującą się benzynę 1.0 DIGT. I to wszystko, co przygotowałem o odświeżonym Juke'u. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlease Polska i ich ofercie, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahat TV pojawią się już wkrótce. Na razie!